troszkę prześmiewczym, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo duży problem i bardzo wielu ludzi związanych z Polską jest związanych... Przede wszystkim samych Polaków. No, Andrzej Kopylacz, Kukiz 15. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Pośle. Powtórka programu. Debata dnia. Joanna Widziałek, Jarosław Włodarczyk, Publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Antoni Trzmiel, TVP1, Do Rzeczy, RTC. Dzień dobry. Mogłabym jeszcze wiele wymieniać. Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ale zaczniemy od dosyć smutnego tematu, bo pewnie dzisiaj, tak samo jak i zresztą wczoraj, wszyscy są nadal tym przejęci i cały czas o tym myślimy. Szczególnie ten temat poruszany jest wśród opinii publicznej. Pogrzeb Pawła Adamowicza będzie w sobotę. Od piątku będzie trwała żałoba narodowa. Czy my jako opinia publiczna potrafimy tą żałobę narodową przeżyć? Jarosław Włodarczyk. To zależy, co mamy na myśli. Przeżyć żałobę narodową. Myślę, że każdy indywidualnie... Uszanować, myślę, że tak. Znaczy każdy indywidualnie... ta informacja bardzo wstrząsnęła. Znałem prezydenta Adamowicza i wyobrażenie w ogóle o tym, że niewinny człowiek nagle podbiega do niego jakiś inny, wbija mu nóż, to jest tak przerażające. Trudne do wyobrażenia. I ja do dzisiaj wiem o tym, że on nie żyje, ale trudno cały czas to gdzieś do mnie nie dociera. Myślę, że na te półtora dnia nawet politycy powstrzymają się od jakichś złośliwych wymian zdań. Myślę, że chwila spokoju będzie. No, poza jednym programem telewizyjnym dla koneserów o 19.30, bo tam, jak widać, będzie codziennie coś. Natomiast poza tym myślę, że... Panie redaktorze, naprawdę. Myślę, że... Naprawdę. No, tak będzie. Ten język... Skąd pan wie? No, czy widział pan to wczorajsze wiadomości? Widziałem. I tak widział pan tam w porównaniu z resztą stawki? Nie, to nie, trochę biorę od persona i stawiam w głupiej sytuacji, no bo muszę prowadzić własną antenę, a też nie wolno mi się w sprawach telewizyjnych wypowiadać publicznie. No, to może zamiast przechodzić właśnie na te wycieczki, to przejdźmy do tego, czy razem z tą żałobą narodową jest też refleksja. Czy widzicie refleksję nie tylko u polityków, ale też ogólnie u komentatorów życia politycznego, no bo też zaliczamy publicystów, którzy mają dosyć duży wpływ, jak się okazuje, na ludzi. Antoni Trzmiel. Znaczy myślę, że większość z nas jest rzeczywiście zdruzgotanych tym, co się stało. Bo jeśli to tak podsumować i zebrać do jednego zdania, mówiąc po dziennikarsku, co tutaj jest informacją, newsem, wiadomością, to jest to, że jeden prawdopodobnie szalony człowiek zabił drugiego niewinnego człowieka. I jeśli był spór, a był spór, Paweł Adamowicz miał skomplikowaną biografię i ten spór z nim dla części polskiego społeczeństwa nie był takim pozornym sporem, tam naprawdę o coś chodziło, to nie zmienia to postaci rzeczy, że to był człowiek, ojciec, brat, mąż, i jeżeli tak gdańszczanie wybrali, to on prowadził sobie Gdańsk w tą stronę i nic nie usprawiedliwia tego czynu, tylko wyłącza najwyżej choroba psychiczna, jeśli tak sąd biegli orzekł, wyłącza karalność, nawet będzie oznaczało funkcjonowanie. I oczywiście to jest tak bez sensu i tak uderzające, że wszyscy zatrzymaliśmy się na moment. I to bardzo dobrze, żeśmy się tak zatrzymali. Bo warto także uprzytomnić sobie kruchość naszego życia. Nie znamy dnia i godziny. I bardzo mi się to podoba, że znakomita większość Polaków właśnie sobie to uprzytomnia, że mój adwersarz to partner do ciekawego intelektualnego sparingu, że to, czy ja, czy on będzie decydował o czymś i zmieni los kraju naszych dzieci, ale to też jest właśnie człowiek, mąż, ojciec, brat często. I to jest coś, co powinno nas łączyć, bo rodzina jest i ona zapłaci za tą tragedię w Gdańsku największą cenę. Jak zobaczyłem dzisiaj tą laurkę, którą zostawiła ta córka raptem parę dni temu dla taty, świętej pamięci prezydenta Adamowicza, z okazji jego urodzin,
że to był bardzo młody człowiek jeszcze. To jest porażające, bo przypominam sobie te inne, bezsensownie odebrane życia, choćby w stanie wojennym. Śledziłem przez lata te procesy i także te dzieci, które dorastały, jak o im bardzo brakowało. Jak historia już poszła dużo dalej. Ale to poczucie, które może być jakikolwiek z tej olbrzymiej tragedii dobro, to poczucie, że poza tą rodziną, która płaci tak straszliwą cenę, to jest właśnie element wspólnoty. Że w tym kolejnym, większym stadium to jesteśmy wspólnotą Polaków. I możemy się różnić, możemy się spierać, ale tak naprawdę to nas i te różne doświadczenia. Nie trzeba było znać Pawła Adamowicza osobiście, ja go nie znałem akurat, żeby być tym poruszonym. Nie trzeba było się zgadzać z Pawłem Adamowiczem we wszystkich jego wyborach, żeby nie móc sobie od kilku dni poradzić z tą rzeczywistością. I tu trzeba jasno powiedzieć, że oczywiście nie ma na to zgody, co się stało. I wyciągnąć z tego wniosku, żeby Polak nie był przeciwko Polakowi. Chociaż w każdej dużej zbiorowości niestety pojawiają się ludzie chorzy psychicznie, ale to nie oni są największym problemem. Są ci, którzy wroga dostrzegają, już tylko wroga, w swoim sąsiedzie, który ma odmienne poglądy polityczne. Gospodarcze, albo cokolwiek innego. To jest ten kluczowy etap. Nie publicyści, nawet nie politycy, tylko my sami, jak wracamy do swojego bloku, wynosimy śmieci i rozróżniamy, dyskutujemy, bo Polacy świetnie dyskutują o polityce, to żeby to była dyskusja dostrzegająca człowieka i Polaka w tym drugim. To jest dzisiaj tak, rzeczywiście to napięcie, atmosfera polityczna, tak naprawdę przelewająca się na całe społeczeństwo, dzisiaj jest na tyle wysoka, mam takie wrażenie, że ona się zmieniła od czasów katastrofy smoleńskiej, że myśleliśmy wszyscy wtedy, że w czasie katastrof po tym, że będzie uspokojenie przyjdzie, natomiast okazało się wprost przeciwnie, że ten język jeszcze bardziej się zaostrzył i ludzie też mają takie poczucie, że ten przeciwnik polityczny to nie jest tylko przeciwnik, to jest mój wróg. No niestety tak jest. Ten spór jeszcze bardziej się zaostrzy. My mamy taką tendencję, że przez tydzień, dwa może będzie żałoba, będzie refleksja. To, o co pytałaś, no publicyści próbują i to słychać, że każdy widzi, że idziemy w złym kierunku. Znaczy musimy gdzieś schować broń, znaczy zacząć rozmawiać. Te plemiona, te wykopane rowy muszą być zasypane. Natomiast to niestety, ja tu jestem pesymistą i to nie nastąpi z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że politycy żywią się tym konfliktem, a to na nich dzisiaj spoczywałoby to zadanie obniżenia temperatury sporu. Oni tym nie są zainteresowani. Ja nie mam dobrego zdania generalnie o politykach, nieważne z której oni są opcji politycznej. I takie gesty, no spójrzmy dzisiaj na takie, dla mnie było bardzo symptomatyczne dzisiejsze posiedzenie Sejmu i moment uczczenia pamięci prezydenta Adamowicza. Z jednej strony wychodzi na mównicę Grzegorz Schetyna, który mówi o nim jak o największym przyjacielu, no w ogóle największym samorządowcu i polityku Platformy, zapominając o tym, że Platforma go porzuciła nie tak dawno. Wystawiła innego kandydata w wyborach. Grała przeciwko niemu. Grała przeciwko niemu, wiedząc, jaki ma scenariusz Prawo i Sprawiedliwość, żeby postawić mu jakikolwiek zarzut, coś przez 3 lata się nie udało, i wprowadzić swojego komisarza i w ten sposób przejąć Gdańsk. Więc Grzegorz Schetyna, gdzieś to jest jakaś hipokryzja. Z drugiej strony Jarosław Kaczyński, który stoi w drzwiach sali plenarnej, nie wchodzi na salę, żeby nie uczestniczyć w tej minucie uczczenia ciszy. Potem pani rzecznik tłumacząca, że się spóźnił. Ja rozumiem, no przypadek, znaczy ja nie wierzę w przypadki w polityce i nie wierzę w to, że w Sejmie, w budynku, w którym Jarosław Kaczyński spędził większość ostatnich kilkunastu lat, nagle zapomniał, którym korytarzem i się spóźnił. Nie wierzę w takie przypadki. To jest bardzo symboliczne. Myślę, że politycy nie są zainteresowani tą deeskalacją. I dalej chcę też powiedzieć, że duża część mediów, czy z lewej, czy z prawej strony, nie jest zainteresowana tą
obniżaniem temperatury sporu, bo to buduje i oglądalności, i sprzedaż gazet, słuchalność. I nikt z tego nie będzie rezygnował, więc ja myślę, że pojedynczy dziennikarze, czy pojedynczy politycy, mam nadzieję, że wezmą sobie, ci, którzy przyzwoicie dotychczas wykonywali swoją robotę, wezmą to sobie do serca i gdzieś jeszcze bardziej się będą zastanawiać nad tym, co robią, ale nie liczę na jakąś poważną zmianę. A jeśli tej zmiany nie będzie wśród polityków i wśród dziennikarzy, to trudno oczekiwać, żeby ta zmiana nastąpiła oddolnie w społeczeństwie, tak samoistnie. Dlatego, że nawet śmierć Jana Pawła II, kiedy przeszliśmy taką narodową traumę, czy katastrofa smoleńska, tego nie spowodowały. Więc nie jestem tutaj, jak słychać pewnie w głosie, dobrej myśli. Antoni Trzmiel? Ja przede wszystkim dużo lepiej myślę o Polakach i sądzę, że naród właśnie ten, nie z studiów telewizyjnych, nie ten z polskiego parlamentu, swój rozum ma i pokazuje to po wielokroć. I też sobie zdaję sprawę, że inni szamani wielokrotnie są tu czynni, żeby nas skłócić i wykorzystać, bo podzieloni Polacy, podzielona ta wspólnota, która raptem buduje, odzyskawszy swój kraj 100 lat temu, kilka dobrych lat temu już, po raz kolejny, że to nie wszystkim jest w smak i szczególnie to widać po działaniach Federacji Rosyjskiej, która bez problemu wkracza w Europę, jak sobie tylko życzy, także w przekazach. A jej cele są jasne, pokazała to na Ukrainie, pokazuje to walcząc z naszym drugim sąsiadem, pokazując to zagrażając Białorusi, więc tutaj mamy możliwość odtworzenia tej granicy ze Związkiem Sowieckim na Bugu, a to nie służy bezpieczeństwu naszych rodzin. Więc takie podzielenie Polaków rzeczywiście to sprzyja różnym zagrożeniom. Ale myślę sobie też, że oczywiście zdając sobie sprawę, że wśród tej olbrzymiej masy ludzi są ludzie cyniczni, są ludzie, którzy już widzą tylko taki kod Matrixa, jak to wszystko rozegrać, to że jednak w większości o coś chodzi. Znaczy, to nie jest teraz tak, że wszyscy, którzy krytykowali za różne działania świętej pamięci prezydenta, pochylając się przed tym majestatem śmierci, to oznacza, że oni za każdym razem, jeżeli za coś krytykowali, o czym się z nim spierali, to, że mają krew na rękach, jak niektórzy nam próbują to wmówić. Nie, no ale chodzi tutaj bardziej o język. Doceniam tutaj gest pana prezydenta Warszawy, który podczas tego spotkania marszu pamięci, gdy pojawił się głos jakiegoś zwolennika kodu, który już próbował to zrobić w taki wiec polityczny, zabrał głos i po prostu zablokował, bo uszanujmy człowieka, uszanujmy jego śmierć w tych tragicznych okolicznościach, prowadźmy debatę, bo myślę sobie, że ta debata jest o coś, ona nie unieważnia politycznie, wszyscy mamy się głaskać po głowach i powiedzieć, że wszystko co robimy jest świetnie, bo tak nie jest. Ten spór ma czemuś służyć, ale na koniec dnia decydujemy o tym, jaką Polskę zostawimy naszym dzieciom i wnukom. Czy ona będzie? I to nie jest zupełnie nierealny problem. Więc nie szukajmy tutaj, nie szukajmy wroga, szukajmy brata. No tak, ale to też byłoby bardzo... Tak, ja zaraz oddam głos, tylko też byłoby to łatwo przeprowadzić, gdyby też ten, no mimo wszystko, ale język był inny. To nie jest tak, że oczywiście mamy się wszyscy głaskać po głowach i mówić, że Platforma jest wspaniała i PiS jest wspaniały i to 8 lat w rządu, bo wspaniała Platforma Obywatelskiej, tylko chodzi o to, żeby nie wyzywać się wzajemnie od zdrajców, nie mówić, że ktoś dokonał czynu haniebnego, bo być może rzeczywiście my sobie zdajemy z tego sprawę, dziennikarze, publicyści, politycy, że to jest gra, że to jest walka polityczna, ale ja mam takie wrażenie, że jednak ludzie słabsi psychicznie zbyt bardzo na serio i zbyt bardzo na poważnie przyjmują te wszystkie słowa, które czasem padają w tych studiach telewizyjnych, w radio, w internecie. No, ale to, przepraszam, jedno zdanie, jeśli pan pozwoli tylko. Panie redaktor, to jest tak, że przecież hańba pada, czy shame on you w parlamencie Wielkiej Brytanii, co żeby się wstydzić, to też się pojawia. To nie są te słowa. Są czyny i były takie postaci w historii Polski, które niestety tą Polskę i tą wspólnotę zdradzały. Niemniej jednak, to nie może oznaczać już przekraczania granic dużo dalej idących. Ja się zgadzam z tym, co zostało powiedziane, że ten język powinien być inny. I rzeczywiście te
osoby bardziej wrażliwe lub czasem mniej zorientowane, z jakimś mniejszym rozeznaniem mogą to odbierać bardziej, tak to powiedzmy, że bardziej to odbierają. I zgadzam się z tym, co mówił Antoni Czmiel, że to jest kwestia tego, że my doszliśmy w debacie do rozmowy nie na temat z adwersarzem, tylko z wrogiem. To jest... my nie potrafimy już, czy w życiu publicznym, politycznym. Ja to od dawna porównuję do takiej koncepcji, która była w rewolucji bolszewickiej, że tam nie było podziału na my i oni, tylko my i wrogowie. I wszystkie obozy polityczne przyjęły ten schemat myślenia, to znaczy, że każdy, kto nie jest w naszym kursie rewolucji, jest śmiertelnym wrogiem. I to odhumanizowanie adwersarza powoduje, że on, jego śmierć czy atak na niego ma mniejszą wartość niż jakby ktoś naszego zaatakował. Natomiast jeszcze chcę się odnieść do jednej rzeczy a propos oceny społeczeństwa, którą oczywiście trudno stawiać. Ja nie mam złego zdania o Polakach, natomiast dziś przypomniał mi kolega jeden taką ciekawą rzecz, że kiedy zabito Eligiusz Niewiadomski zabił prezydenta, to w kilka lat po tym fakcie tysiące rodzin rodzącym się dzieciom w Polsce dawały imię Eligiusz na cześć bohatera narodowego, który zabił lewackiego prezydenta. To nasze społeczeństwo robiło. Miesiąc temu, 16 grudnia, na Powązkach w Warszawie, na grobie Eligiusza Niewiadomskiego pojawił się wielki wieniec oraz znicze i uroczystość narodowców, którzy czcili pamięć Eligiusza Niewiadomskiego. To jest oczywiście zawsze w skali społeczeństwa kilkudziesięciomilionowego jakiś margines. No tylko ten margines i ten sposób akurat w tej grupie zdecydowanie wypowiadania się bardzo źle o pozostałej części społeczeństwa, czy o każdym, kto ma inne zdanie, dzisiaj gdzieś, nie chcę powiedzieć, że wszedł na salony, ale do debaty publicznej się dostał. I to jest bardzo niebezpieczne, ten flirt polityków ze środowiskami ekstremalnymi jest szalenie niebezpieczny i to też jest jeden z elementów. Pamiętajmy, że każda część społeczeństwa jest, no, ma jakieś swoje głosy. Zwróćmy uwagę, co się dzieje w Europie. No, w Niemczech alternatywa dla Niemiec, która była zawsze uważana, czy w ogóle takie ruchy, za jakiś tam margines nieznaczący, który, no, istnieje, bo mamy swobodę wyrażania opinii, czy swobodę zrzeszania się. Ale dzisiaj ta partia zaczyna zdobywać coraz silniejsze poparcie. I tu jest moja, stąd ta pesymistyczna diagnoza i ta obawa, że niestety atrakcyjne dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, takie ruchy skrajne też będą rosły w siłę. Antoni Trzmiel. No to dobrze, panie redaktorze, pan to przywołuje, kwestię zabójstwa prezydenta Narutowicza. Tutaj nie ma żadnego porównania poza tytułem. Tam to był prezydent Rzeczypospolitej, to był wybrany, to był urzędujący prezydent Gdańska. Proszę zobaczyć, że nie ma żadnej siły politycznej, która by robiła z tego oskarżonego Stefana W. bohatera. Żadne. Ale ja nie porównuję, ja nie tutaj... przepraszam, ale poproszę, żeby pan mi nie wkładał w usta. Nie, porównałem tego. Ja mówię o, w sensie diagnozy społecznej. Tak, no to ja mówię, ciągnę tą pańską myśl logicznie. Nie wkładam panu żadnych słów w usta, tylko mówię na obronę nas, że zazwyczaj bronią II Rzeczpospolitej przeciwko trzeciej, ale warto to zauważyć. Bo też to dziedzictwo spowodowało, że świadomość jest dużo większa. To też jest dziedzictwo II Rzeczpospolitej. Nie ma nikogo, kto by zrobił z tego człowieka bohatera. Możemy patrzeć na niego po pierwsze jak na zbrodniarza, po drugie jak na biednego człowieka, który tam zrobił jakiś show i myślał, nie wiem, że jest w grze komputerowej, ale nikt nie próbuje powiedzieć, że on zrobił dobrze. I oczywiście, że będzie ileś tam urodzeń Stefanów, bo to imię opisane w polskiej historii i Stefan Batory był moim zdaniem najlepszym polskim królem, ale nikt go nie będzie czcił. Proszę zobaczyć, że tak jak w Niemczech odbywają się wprost neonazistowskie parady w
w Berlinie, jak ta alternatywa dla Niemiec, która została stworzona przez profesorów uniwersyteckich pierwotnie, teraz już się nawet dzieli i wprost odwołuje się do nazw nazistowskich w tej mniejszej swojej części, tutaj najwyżej, już nie chcę w to wchodzić, ale mieliśmy ciasteczka w lesie, tak? Nie, przepraszam bardzo, wejdę w słowo, bo tu muszę zainterweniować. Nie ma partii politycznej w parlamencie, czy wśród tych, które były dotychczas w parlamencie, które by otwarcie wspierały, czy robiły z bohatera Stefana W. Ale w internecie ja dość dużo czasu poświęciłem przez ostatnie dni też przeglądania, co się dzieje na Twitterze czy na Facebooku. Pojawiły się setki, na forach internetowych też setki, jeśli nie tysiące głosów popierających Stefana W. Była na przykład cała seria takich wpisów i tu chwała administratorowi profilu Marszu Niepodległości, które zostały wykasowane. Takie głosy są w społeczeństwie. My musimy mieć tego świadomość, że takie. Oczywiście są, bo ja też przyznaję, że też takie wiadomości prywatne dostawałam. Także... Wszyscy dostajemy tak, i wszyscy się sprzeciwstrzymują. Ale tak, tylko że jest taka grupa w społeczeństwie i my chcąc... Policzmy procent, to nas jest 38 milionów. Ale wystarczy jedna osoba, żeby doprowadzić do takiej tragedii. Natomiast ja już chciałam coś optymistycznego w czasie jeszcze tej połowy. No bo jednak mimo wszystko jest jakaś chyba refleksja w politykach, skoro PiS nie wystawi kandydata na prezydenta Gdańska, chce poparcia dla pani wiceprezydent, no i zdaje się, że wszystkie inne pozostałe partie, jeżeli pani wiceprezydent się zgodzi, to będą chciały, żeby ona została prezydentem. Ba, już Mateusz Morawiecki wyznaczył ją na komisarza, co wbrew temu planowi, który rzekomo nic nie mógł posiadać, bo to rzeczywiście nie ten czas, żeby się spierać. Ja się zastanawiam, czy to do końca dobry wybór, czy to służy demokracji, bo ktoś może być świetnym zastępcą, a niekoniecznie być liderem. To trochę ten wybór czyni tylko takim plebiscytem w sprawie świętej pamięci prezydenta Adamowicza, nie zaś w sprawie przyszłości Gdańska. To będzie przecież kadencja prawie pełna do wypełnienia. To oczywiście jest ważny element do rozstrzygnięcia, ale naprawdę doceńmy to. I też sobie wyobrażam, że jeżeli Jarosław Kaczyński nie spóźnił się, tylko dzisiaj spóźnił się celowo, a nie tylko przez przypadek, jak tłumaczy nam rzeczniczka, to może bał się tego, żeby nie usłyszeć takich głosów, jakie się pojawiają, że masz krew na rękach, żeby tego jeszcze bardziej nie zaogniać. A takie rzeczy padają z ust nieanonimowych troli internetowych. Tak, ale to była tylko minuta ciszy, tak, on później przyszedł jednak. Było jeszcze wystąpienie, na które PiS się zgodził, Grzegorza Schetyny, który ma większość. No ale są takie głosy, jak byłego ministra kultury, który mówi Jarosławie Kaczyński, i tu nic nie mogę zacytować, bo to jest niezgodne z ustawą o języku polskim, radiofonii i telewizji. To jest jednak ważna postać także z czasów Solidarności. Tak, ale myślę, że wszyscy takie zachowania popieramy. Pominę milczeniem jego nazwisko, bo naprawdę to się nie godzi. Jeszcze na chwilę wróćmy do tej sprawy. Prezydent, być może przyszłej prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz, która teraz jest obecnie komisarzem, Jarosław Włodarczyk. To jest dobra decyzja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, takie wyciągnięcie ręki i czy rzeczywiście się stanie tak, że ostatecznie wszystkie partie się na to zgodzą i to będzie najlepsze z możliwych rozwiązań, dlatego że też chyba nie chcielibyśmy, żeby dzisiaj toczyła się jakakolwiek kampania za 3 miesiące. Decyzja pozornie jest dobra. To znaczy ona wygląda na taką szlachetną decyzję, natomiast mam wrażenie, że jest wyłącznie wyrachowaniem politycznym, mając pełną świadomość, że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans wygrania wyborów w Gdańsku, bo ostatnie wybory to pokazały, że poparcie kandydata anty-PiS jest na poziomie 60-65%. Po drugie, uważam, że był bardzo, można tego bronić, ale niezręczny moment, ponieważ pani Aleksandra Dulkiewicz nie powiedziała, że będzie kandydowała na prezydenta Gdańska i już jakby została, Prawo i Sprawiedliwość zadecydowało za nią, że będzie kandydatem na prezydenta Gdańska, co jest dużą niezręcznością w sytuacji, kiedy wszyscy tam nie zadecydowało, są w tylko szoku. Powiedziało, że będzie komisarzem, tak? To jest tak, sytuacja. Ale to jest prawdziwa w tym sensie. Ale kandydat na prezydenta jeszcze nie. Natomiast chcę powiedzieć, że też nie wyobrażam sobie, żeby. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby można było przeprowadzić, tak już z drugiej strony, kampanię.
kampanię wyborczą w Gdańsku. No bo co, bo Platforma Obywatelska by miała mówić o tym, że już wszystko, co robił prezydent Adamowicz, było dobre i Prawo i Sprawiedliwość miałoby też go chwalić. No nie, no jesteśmy świeżo po kampanii wyborczej. Przypomnę, że Platforma miała swojego kandydata Jarosława Wałęsę, który krytykował bardzo Pawła Adamowicza. Tak, nawet w dniu, zdaje się, wieczoru wyborczego, kiedy przegrał, powiedział, cytuję, że teraz obawia się, że wejdzie komisarz do... No oczywiście, bo taka była obawa, gdyby mógł wejść, to by wszedł, tylko no skuteczność, pohukiwanie resortu sprawiedliwości od 3 lat, że wszystkich powsadza, nikogo nie wsadził, to tylko swoich. Znaczy jakoś nie ma tych efektów. Może dobrze, że zresztą tylko swoich. Swoich, no. Może dobrze, że ja zmierzam tylko... przede wszystkim swoim, patrząc na no oczywiście, tylko chodzi o to, że na prezydenta Adamowicza przecież szukano haków od dawna i to był powód, dlaczego Platforma Obywatelska się... Tylko dokończę, ale chcę powiedzieć tak. Więc no kto? Kacper Płaszyński, który był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, był nawet w drugiej turze wyborów. A też trzeba przypomnieć, że ta kampania, którą prowadził Kacper Płaszyński i też Paweł Adamowicz, była taka bardzo kulturalna, tak? No, byli chwaleni za to, że oni potrafią... Różnie to bywało, bo rzeczywiście były bardzo miłe momenty i gesty. Wałęsą Adamowicza na początku, porównać z młodym Płaszyńskim, no to jednak... No nie, no Kacper akurat też mu się tam zdarzyło parę lapsusów i od neofaszystów wyzywanie Adamowicza też nie było dobrym pomysłem, ale więc reasumując, pewnie najlepiej będzie, jeżeli wychowanka Pawła Adamowicza będzie robiła dalej to, co, na co 5 lat wybrali, umówili się gdańszczanie z Pawłem Adamowiczem, aczkolwiek myślę, że takie spekulacje powinny być jednak prowadzone po pogrzebie, a nie w tym okresie jeszcze. No ale to może by też poniekąd uspokoić sytuację, tak? I żeby nie było opowieści o tym komisarzu, który przyjdzie, nie wiem, że Kacpra Parzyńskiego zrobią komisarzem, no przecież by mogli, tak? Ale tutaj zrzekają się, szanując wybór Polaków i to mi się podoba. Dlatego, że skoro gdańszczanie tak wybrali, to właśnie wybieramy tych najbliższych współpracowników. I jeżeli przy zastrzeżeniach, bo myślę sobie, że ustawodawca nie bez kozery dał te 3 miesiące, że muszą być te wybory, bo mogą być różne powody, dla którego prezydent, niekoniecznie tak tragiczne, to właśnie jest ten moment, żeby nie tylko podsumować, ale zastanowić się, co dalej. Nie wypowiadam się w żaden sposób o kompetencjach pani komisarz dzisiaj, wyższej pani, bo to nie ten moment. Tylko myślę że sobie, że lepiej być może dla demokracji, żeby tak było, że będzie jakiś spór o co do wizji te 3 miesiące, to będzie już trochę bardziej po tym pogrzebie. Ale myślę, że trauma jest na tyle duża, że rzeczywiście tak trzeba było zrobić. I to jest ważny element, ważny gest. Tych gestów jest zupełnie paro. Się pojawiły. Unikam tego porównywania z tym, co się działo po Smoleńsku, ale tutaj jak Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tych 3 lat pokazywało wielokrotnie, że idzie na skuteczność, nawet jeżeli to oznacza pracę całą noc, jeżeli krótkie działania komisji, być może tej skuteczności polskiej polityce brakowało i może to jest dobre rozwiązanie, chociaż czasem się oczy otwierają szeroko. Tak tutaj zdecydowało zupełnie inaczej. Właśnie, żeby nie było takich głosów, że będzie zaraz komisarz albo że będzie jakaś kampania na to, po prostu powiedziało pas. Nie, no to jest właśnie skuteczność. No skuteczność to jest nie mierzenie się z przeciwnikiem, z którym nie można wygrać. No nie, no przepraszam, w pierwszej turze Kacper Płażyński wygrał z Jarosławem Wałęsą. Z Wałęsą w Gdańsku. Dobrze, to już przejdźmy od tego tematu, bo on nam dosyć dużo zajął, pewnie moglibyśmy... A mogli jedno zdanie? Tak, jasne. Przepraszam, puentę dopisało do tego, co mówiliśmy i z tym pesymizmem mojego szacownego adwersarza. W przerwie, kiedy reklamowej spojrzałem na Twittera odruchowo i na swój własny portal i spojrzałem najpierw na wpis pana komisarza Lewandowskiego, który jednoznacznie sugeruje, że to pod wpływem telewizji polskiej, którą musiał w więzieniu być indoktrynowany ten nieszczęsny człowiek, zabił. Ba,
Idzie znaczy, dalej. Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że to trzeba sprawdzić, czy to pod wpływem też oglądania programu konkretnego. No ale to już jest stwierdzenie, znaczy, to zaczyna uchodzić jako fakt. Znaczy, możemy teraz sobie każdą rzecz powiedzieć, poza tym, że są choroby psychiczne, ale wszystko inne, co powiemy na ten temat, że nie wiem, faza księżyca i będzie równie uprawnione. Sprawdźmy każdy możliwy wątek. Jasne, że tak. Ale to nie jest bynajmniej to uszanowanie i niewykorzystywanie tragedii do działań politycznych. Kolega redakcyjny, bo pracowaliśmy razem, czytam właśnie, Kamil Durczak, bo o nim mówię, to stawia tezę. Chciałem zapytać, czy dalej będzie podpalał kraj w imię osobistej zemsty Jarosław Kaczyński. I padają słowa powszechnie używane za wulgarne. No to nie służy żadnemu budowaniu, żadnego budowania wspólnoty. Ale czyli gdzie tutaj... ta osobista zemsta? Co to ma absolutnie wspólnego? Absolutnie jesteśmy tutaj zgodni, że po dwóch stronach te słowa są niepotrzebne, są nadużywane i nakręcają nienawiść. Natomiast ja już chciałam zmienić temat na bardziej spokojny, czyli na budżet. Sejm przyjął budżet na 2019 rok. Przewiduje on, że dochody budżetu państwa wyniosą 388 miliardów 294 miliony, natomiast wydatki 416 miliardów 794 miliony. No to co my możemy za to mieć? Jarosław Wodarczyk. Protesty nauczycieli. Tak w skrócie. Znaczy budżet został przyjęty z poprawkami, ale co do zasady on... To, co można było rozdać, czy to, co państwo od nas zabierze i redystrybuuje, bo przez to nasze pieniądze będzie rozdawało państwo, to no, czy w ramach wielkich programów takich rozdawania, czy 500+, czy innych, no widać na przykład, że nie będzie pieniędzy i już nie ma takiej możliwości w budżecie, żeby były podwyżki dla nauczycieli. Jest tam, są 3 miliardy na modernizację armii, dodatkowe, ale to nie... Czyli są sprawy lekarzy, co prawda na psychiatrię będzie więcej pieniędzy. No, dzięki Bogu. Dzięki Bogu, bo to jest narastający problem w ogóle społeczny, depresja, no rozmaite problemy. Natomiast, no, czyli wróci sprawa nauczycieli, wróci sprawa rezydentów, lekarzy, a biorąc pod uwagę rok wyborczy, myślę, że będzie, że ten budżet... nie uspokoi nastrojów, tylko pan premier będzie miał trudną sytuację. To ja tak przewiduję z tego budżetu. Podwyżki, nowe propozycje społeczne, co możemy dostać? Ja myślę, że już nie ma prostych rozwiązań tak naprawdę, że poszukiwanie takiego kolejnego grala, takiej zasadniczej zmiany, jaką było 500+, bo jednak taką zmianą było. To widać i to nawet ci, którzy uważali bardzo różnie ten temat, że teraz już się ono nie powtórzy. Że teraz już się będzie tylko trudniej i że zasypanie tej dziury, tej olbrzymiej przepaści, co też napędziło nam niesłychanie gospodarkę. Bo to nie jest tak, że to są tylko wydatki, ale one też potem wracają w gospodarce. Widać to po wszystkich sklepach z wózkami dla dzieci jak najbardziej. Że teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości musi tłumaczyć, czy ta władza PiS-u musi się tłumaczyć nie tylko przez swoją nazwę, nie tylko przez ten element socjalny, który tam się pojawił, czy właśnie taki wspierający, ale też w dużej mierze jako pokój i spokój. Też PiS, tak? Pokój i spokój, ale to znaczy, to widać, że to próbuje zrobić, ale jakieś co chwilę z różnych powodów jej nie wychodzi. Tak interpretowałem troszeczkę też tą zmianę na Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło, że to był jeden etap, a teraz zaczynamy drugi, a potem się okazywało, że z różnych względów, starciami z Komisją Europejską, którą tam już dwa czy trzy razy Morawiecki ponoć wynegocjował, a potem z jednej czy z drugiej strony się okazywało. Oczywiście pierwszym elementem, który wszedł mu, włożył kij w szprychy, to coś, czego on się nie spodziewał, czyli na pewno osobiście, czyli problem z Izraelem, ale i z całą tą, z całym tym zamieszaniem. Pewnie tutaj ta spoistość obozu jest dużym, dużym wyzwaniem, ale jak się to może na nas przełożyć? Znaczy, to jest tak, że na pewno trzeba głęboko przemyśleć, na ile zmiana ludzi jednych na drugich już stanowi jakąś zasadniczą dla nas zmianę. Tu, gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo, jak chciało łacińskie przysłowie, ale to jeszcze muszą być zmiany instytucjonalne. To jeszcze muszą być uproszczeni i powiązani właśnie w dużej mierze
nie z decyzjami Polaków, tak? No, mówiliśmy o Gdańsku. Tam gdańszczanie wybrali i tego się jakoś się trzyma. Brytyjczycy wybrali, jest jakiś problem, ale nie mogą coś... Gdzieś tam myśl od budżetu bardzo uciekła. Ale przepraszam, pieniądze to też jest pewien wybór. Gdyby się dało zaspokoić potrzeby wszystkich tak, jak one by były, to pieniądze by nie były potrzebne. Ja teraz zapytam. A potem to okazało się absolutną utopią, bo to nazywało się komunizm i celnik niczyich potrzeb. W takim razie, skoro pokój i spokój... Akcentowanie tego i wybory tego są duże, ale ten to jest dobry budżet i proszę zwrócić uwagę, mamy większy wzrost gospodarczy. Nawet Komisja Europejska, Bank Światowy, wszyscy uważają, że my będziemy mieli większy. W listopadzie, to są chyba ostatnie dane Eurostatu, myśmy mieli 5,2, strefa euro 0,2. No to jest olbrzymia przepaść. Skoro mamy pokój i spokój, to rozumiem, że nie będzie już, i skoro mam też budżet wyborów przyspieszonych, bo to taki trochę sygnał, teraz pan prezydent podpisze i okaże się, że te wybory, tak jak miały być, odbędą się w odpowiednim terminie. Jarosław Łotarczyk. No nic nie wskazuje na to, żeby miały być przyspieszone wybory. Natomiast pokoju i spokoju to nie będzie. Przed chwilą informacja została podana, że to taki jeszcze... Nawiązujące do pierwszego tematu naszej rozmowy, Rada Miasta Łodzi postanowiła uczcić prezydenta Adamowicza minutą ciszy. Przypadkowo radni PiS niestety nie dotarli, tylko przewodniczący klubu radnych PiS nie dotarł na tę minutę ciszy, ale zaraz potem się pojawili. Więc spokoju, jak to było? Pokoju. Nie znaczy, że tam wszczyna wojnę domową. To jest symboliczne eskalowanie. Znaczy, te symbole eskalują. To jest moment, kiedy słowo przypadek zaczyna mieć inne znaczenie. Nie, ale panie redaktorze, z całym szacunkiem sięgnąłem i tutaj jest wyzywanie od najgorszych słów. Jest imputowanie bezpośredniego związku, tak jak przy okazji Eligiusza Niewiadomskiego, kiedy tego związku nie ma to ani cienia żadnego dowodu. Co tylko potwierdza, że z obydwu stron będzie eskalacja konfliktu. I teraz ta druga strona wcale nie eskaluje, no bo nie pojawienie się, to nie było, nie wyciągnęli tam demonstracji i masztu i nie powiedzieli, że świętej pamięci Adamowicz albo, że pan prezydent Zdanowska, której PiS nie kocha. No tak, ale spodziewaliśmy się mimo wszystko uszanowania tej minuty ciszy, tak? Tak, to znaczy, żeby... ale tam nie zostało, nie była zakłócana. No okej, ale że przyjdą, nie było zakłócana, nie było gaszenia z niczym. Ale zbojkotowana. Nie było gaszenia z niczym. Ale zbojkotowana. To jednak między bojkotem, czy nieuczestniczeniem czy czegoś, a elementami wrogości jest olbrzymia przepaść. Olbrzymia. No naprawdę. I... Przypomnijmy sobie, drodzy państwo, no, pisałem Rzeczpospolitej o tym, jak Straż Miejska gasi te znicze. No, jak człowiek sobie jeszcze porówna się po drodze jeszcze, bo jednak zabójstwo także Marka Rosiaka w Łodzi. Ale co ten skazany Ryszard Cyba powiedział w czasie procesu i pokazał? I także powiedział to do kamery, bo też chciał sławy. Że po pierwsze, że chciał zabić Kaczyńskiego. I najpierw powiedział, że tylko miał za krótką broń, a potem w czasie procesu powiedział wprost, że był na krakowskim przedmieściu, raptem tuż wcześniej, podczas miesięcznicy, tylko nie przebił się przez tłum ochroniarzy, tych ochroniarzy. Tak, dokładnie. To ja już sobie, jest inna przepraszam, panie redaktor, to jest moje osobiste doświadczenie, bo gdyby jednak zdecydował się wyciągnąć tą broń, którą on miał, to mogła mu ręka o milimetr drgnąć. A tak się składa, że wykonując swoje obowiązki dziennikarskie trzymałem i nagrywałem mikrofon i mogła ta kula sięgnąć nie Kaczyńskiego, tylko mnie. Tak zupełny przypadek. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Jarosław Włodarczyk, publicysta. Dziękuję bardzo. Antoni Trzmiel, TVP1, do rzeczy RDC. Dziękuję serdecznie. Janek. Powtórka programu. Radio 24, zbliża się trzecia. Czas na informacje. Damian Szpyra, zapraszam.
Wypełnienie instrukcji obywateli w sprawie Brexitu to mój obowiązek, powiedziała brytyjskim wyborcom Theresa May. Podczas swojego oświadczenia premier Wielkiej Brytanii mówiła o woli współpracy z innymi ugrupowaniami. Premier ujawniła także, że rozmawiała już z liderami liberalnych demokratów walijskiej Plaid Cymru i szkockiej Partii Narodowej. Stwierdziła, że na razie woli spotkania nie wyraził lider największego ugrupowania opozycyjnego Jeremy Corbyn. Wcześniej Izba Gmin odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec jej rządu. Przeciwko dymisji premier May opowiedziała się połowa deputowanych. Mieszkańcy Gdańska ułożyli na Placu Solidarności wielkie serce z płonących świec. W ten sposób oddali hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Za przybycie zebranym dziękowała jego najbliższa rodzina. Nazywam się Antonina Adamowicz. Paweł Adamowicz był moim tatusiem. Ja też kocham to miasto, tak jak on. I nasza cała rodzina je kocha. Dziękuję wam wszystkim za to wsparcie. Czujemy taką bliskość z wszystkimi, przede wszystkim z rodziną. Bardzo im współczujemy. Jest to godne uczczenie pamięci człowieka. Ta jest biała, ta jest czerwona. Ustawiamy serce dla pana prezydenta. Był dobrym prezydentem, dbał o nas. Brakuje go bardzo i na pewno brakuje słów, które określą to wszystko. Dzisiaj uroczystą sesją Rady Miasta Gdańska rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza. Zakończy je w sobotę pogrzeb. Odbędzie się w Bazylice Mariackiej. Podczas uroczystości swoją obecność potwierdzili m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Sejm przyjął wczoraj ustawę budżetową na ten rok, a w niej na wypadek twardego Brexitu państwo odłożyło ponad 1 mld zł. Zdaniem szefowej resortu finansów to właśnie z zewnątrz pochodzi największe ryzyko dla polskiej gospodarki. Ustawa budżetowa jest tak skonstruowana, że dochody mamy zaplanowane, zaprognozowane w wersji minimalnej, natomiast wydatki w wersji maksymalnej. W związku z tym tutaj ja nie widzę istotnych ryzyk, jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Natomiast powiedziałabym ryzyka w sensie takich realizacji scenariuszy makrogospodarczych oczywiście zawsze występują i one na dzień dzisiejszy przede wszystkim występują w otoczeniu gospodarczym Polski. Przyjęta ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Branie dowodu osobistego pod zastaw, na przykład za wypożyczony sprzęt narciarski, jest nielegalne. Podobnie niezgodne z prawem jest również skanowanie lub robienie zdjęć takiego dokumentu, przypomina w okresie ferii zimowych Ministerstwo Cyfryzacji. Obsługa wypożyczalni, hotelu czy pensjonatu może nas poprosić jedynie o spisanie niezbędnych danych z dowodu osobistego, wyjaśnił Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Po to, żeby jeżeli okaże się, że taki sprzęt zniszczyliśmy, można było w łatwy sposób wyegzekwować nasze roszczenie o naprawę, o zwrot kosztów. Obsługa danego obiektu może spisać nasze imię i nazwisko, numer dowodu osobistego oraz PESEL. Jeśli naciska na oddanie dokumentu pod zastaw lub zeskanowanie, to warto poinformować Urząd Ochrony Danych Osobowych. Tam możemy kierować wszystkie skargi, wszystkie pytania. Jakiś czas temu urząd poinformował, że od początku zimy skarg dotyczących tego typu działań otrzymał kilkadziesiąt. Zeskanowanie lub zrobienie zdjęcia dowodu może grozić zaciągnięciem pożyczki na nasze dane osobowe. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest dziś 22 dzień judaizmu. Główne obchody odbędą się w Łodzi, mówi biskup Rafał Markowski, przewodniczący komitetu KEP do spraw dialogu z judaizmem. Niemcy po wkroczeniu do Łodzi już na początku 1940 roku utworzyli drugie, największe po Warszawie getto żydowskie, w którym zginęły tysiące ludzi, a pod koniec wojny wszystkich deportowano do obozów śmierci. Z myślą o tych ludziach, którzy tam doznali tej kaźni, nienawiści, cierpienia i śmierci. Organizujemy ten dzień judaizmu właśnie w Łodzi po to, żeby to był dzień również hołdu dla wszystkich ofiar Holokaustu. Obchody 22 dnia judaizmu rozpoczną się o godzinie 9:30 modlitwą na cmentarzu żydowskim w Łodzi przy ulicy Brackiej. Dzień judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 roku. Informacje kończymy sportem. Tenisistka Iga Świątek przegrała z Włoszką Camillią Giorgi 2-6-0-6 w drugiej rundzie Australian Open. Pojedynek z 28 w światowym rankingu Giorgi był surową lekcją dla debiutującej w seniorskim Wielkim Szlemie Świątek. Była to pierwsza konfrontacja tych zawodniczek. Czas na pogodę.
Noc pochmurna. Na północy oraz na wschodzie może spaść deszcz, deszcz ze śniegiem, a lokalnie nawet sam śnieg. Termometry pokazują obecnie od 2 stopni w Lublinie do 3 w Warszawie i we Wrocławiu. W ciągu dnia będzie również pochmurno i z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Podlasiu, około 5 stopni w centrum, do 6 na zachodzie i na Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęło 5 minut po trzeciej. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A jedno z założeń ustawy budżetowej to zapewnienie środków na tak zwane emerytury matczyne. Matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Zgodnie z projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczenie będą mogły ubiegać się kobiety, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach taka emerytura będzie przysługiwała także ojcom po osiągnięciu przez nich 65 roku życia. A szczegóły w tej sprawie zna Sylwia Białek. Ze świadczeń będą mogły korzystać matki, które wychowały co najmniej 4 dzieci. Jak wyjaśniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, nowe świadczenia mają być wsparciem dla matek, które nie nabyły uprawnień do świadczenia ZUS-u czy KRUS-u, bądź mają emeryturę niższą niż minimalna. Chcemy wesprzeć je finansowo, żeby w przyszłości nie borykały się chociażby z problemem ubóstwa, bo pamiętajmy, że mówiąc o tym, że mamy te otrzymają świadczenie, tak zwane uzupełniające, otrzymają świadczenie do wysokości minimalnej emerytury, a być może nie mają żadnego świadczenia. O nowe świadczenie będą mogli ubiegać się także ojcowie, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci w sytuacji śmierci matki bądź porzucenia przez nią dzieci. Minister Rafalska zaznaczyła, że dla rodziców wychowujących dzieci stosowane są różnego rodzaju zachęty i rekompensaty. Miliony Polaków nie mogły znaleźć zatrudnienia, kiedy pracowano w szarej strefie, kiedy rodzice nie mają udokumentowanego okresu stażu pracy. W związku z tym są jakby poza systemem ubezpieczeniowym i myślę, że dzisiaj z tego systemu będą mogły skorzystać. Na emeryturę matczyne mamy w budżecie państwa w rezerwie celowej zarezerwowane ponad 960 milionów złotych. Minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że zgodnie z obowiązującym obecnie wiekiem emerytalnym o świadczenie uzupełniające będą mogły ubiegać się osoby mające co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z tej pomocy skorzysta 65 tysięcy osób, które nie wypracowały wymaganego do emerytury stażu i ponad 20 tysięcy osób, które pobierają emeryturę, ale jest niższa od minimalnej. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca. Przypomnę tylko, że tak jak mówiła minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, 800 milionów złotych rząd planuje wydać na zapewnienie świadczeń emerytalnych dla matek z co najmniej 4 dzieci, które nie nabyły dotąd praw do minimalnej emerytury. A w naszym studiu, w studiu Polskiego Radia 24, witamy profesor Grażynę Ancyparowicz, ekonomistkę. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że tu jestem, bo dawno mnie nie było. Także się cieszymy z pani obecności, a wczoraj rząd miał przyjąć projekt tych matczynych emerytur. No miał, ale jak zapewnia resort rodziny, pracy i polityki społecznej, opóźnienie jest nieznaczne i emerytury matczyne i tak będą wypłacane już od marca. Panie profesorze, to chyba ostatni dzwonek na to, żeby tę ustawę przyjąć, bo na takie świadczenia, jak słyszeliśmy przed chwilą w materiale Sylwii Białek, czeka 70 tysięcy pań. No to jest stosunkowo jeszcze niewiele. Przypuszczalnie w przyszłości będzie takich osób coraz więcej. Ja tylko się dziwię, że tak długo trzeba było czekać, żeby takie świadczenie było w ogóle rozważane i nie wiem, jakie są przeszkody, że nie było, ustawa już nie została przyjęta, no ale widocznie jakieś tam korekty jeszcze są niezbędne. Zakładamy, że wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Ta sprawa oczywiście będzie podejmowana w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia. Tak, więc ja zakładam, że już nie będzie żadnych tutaj trudności. Natomiast zwróćmy uwagę na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka, że mówimy tylko o minimalnych emeryturach, bądź też wyrównaniu do emerytury minimalnej, która, no, jak wiadomo, no, może w jakichś małych miejscowościach wystarcza na godne życie, ale w dużym mieście nie bardzo. No, ale jak mówię, to jest krok w dobrym kierunku, więc tyle rząd czyni, ile w tej chwili budżet może udźwignąć. To jest bardzo istotna rzecz. Natomiast docelowo ja jestem przekonana, że te emerytury powinny być wyrównywane nie do minimalnych, ale do średnich. Dlaczego? To są argumenty ekonomiczne. Otóż jeżeli jest
rodzina, czy kobieta, czy mąż tej kobiety, który został sam z dziećmi, wychował co najmniej czwórkę dzieci, to on przecież wychował czwórkę pracowników. Ci ludzie wchodzą na rynek pracy, będą płatnikami i podatków, i będą płacili składki w przyszłości na ubezpieczenia społeczne. No i byłoby to pewną niesprawiedliwością społeczną, gdyby rodzice właśnie tych dzieci nie otrzymywali świadczenia. Pierwszy krok jest taki, że mamy te świadczenia na poziomie minimalnym, bo na więcej budżetu nie stać. Ale każdy, kto wychował chociaż jedno dziecko, wie, jak trudno jest wychowywać to dziecko, jak to opóźnia pewne szanse na zrobienie jakiejś błyskotliwej kariery zawodowej, bo niektóre osoby robią te kariery, ale inne nie, bo tak się poświęcają rodzinie, że mają bardzo opóźniony start. Ja sama należę do takich osób, bo zaczęłam pracować zawodowo dopiero jak mój syn miał 10 lat. Czyli w wieku 30 lat weszłam na rynek pracy, bo dla mnie dziecko było ważniejsze. Gdyby tych dzieci było więcej, to wtedy praktycznie obciążenie dbałością o rodzinę, żeby ta rodzina funkcjonowała prawidłowo, jest tak duże, że rzeczywiście trudno wymagać od takiej osoby, żeby aktywnie uczestniczyła również w życiu zakładu pracy, żeby robiła karierę, żeby osiągała wysokie dochody. A więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę przede wszystkim właśnie to, że my w ten sposób budujemy przyszłych pracowników dobrych, bo przecież nie chodzi o to, żeby nas było jak najwięcej. Chodzi o to, żeby Polacy, którzy wkraczają na rynek pracy, byli dobrze do tej pracy przygotowani, żeby mieli wysokie kwalifikacje, wysoką wydajność pracy, godziwe wynagrodzenia. A więc takie osoby powinny być traktowane na równi z tymi, którzy pracują, świadczą różnego typu usługi, czy też produkcji działają i potem otrzymują stosowne wynagrodzenia w relacji do swojego głównego wynagrodzenia. Ja mam jeszcze jedną uwagę przy tej okazji, bo ile razy mówię o emeryturach, nie mogę o tym nie wspomnieć. Te nasze minimalne emerytury są na bardzo niskim poziomie i średnie też nie są wiele wyższe, prawda? Bo minimalna wynosi 1100 zł, a średnia? A średnia nieco powyżej 2000, ale weźmy pod uwagę, że to są kwoty brutto, więc od tego trzeba odjąć około 20%. One nie wystarczają na utrzymanie się, na godziwe utrzymanie się w dużych miastach, bo na wsi, gdzie jest trochę łatwiej, czy w małych miasteczkach, gdzie koszty utrzymania są nieco niższe, to rzeczywiście można za te pieniądze jakoś godziwie żyć. W miastach nie. W związku z tym jest pytanie w ogóle, w jakiej wysokości powinna być tak naprawdę ta minimalna emerytura i czy rzeczywiście nie należałoby w przyszłości rozważyć, bo to ja wiem, że w tej chwili budżetu na to nie stać, jakiegoś dodatku drożyźnianego właśnie dla tych emerytów, którzy żyją w dużych miastach, gdzie te koszty utrzymania są wyższe, emerytury na pewno niewystarczające w stosunku do tego, co wymaga po prostu codzienne bytowanie. Taki dodatek drożyźniany kiedy ma szansę realną? No jak będzie budżet zrównoważony, no w tej chwili widać cały czas, że mimo tam poprawy, znacznej poprawy sektora finansów publicznych, to jeszcze mamy przed sobą bardzo wiele wyzwań. Ja się obawiam, że ta poprawa jest taka chwilowa, może się jeszcze okazać w przyszłości wiele takich niespodzianek, których nie możemy brać pod uwagę. Ja nie mówię o perspektywie najbliższego roku, ja mówię o perspektywie dalszej, bo przecież nie wiadomo, jak się i gospodarka zachowa, i nasza gospodarka, i światowa, a przecież wszystko zależy w dużej mierze od koniunktury, bo przecież budżet ma tyle, ile płacą podatnicy, a Pani podatnicy profesor, no, wiadomo. O budżecie porozmawiamy, tak, mam nadzieję, później. Na koniec jeszcze naszej dyskusji, ale teraz chciałbym zapytać o to, w jaki sposób technicznie będzie wypłacana ta emerytura. Dokładnie jakie osoby, w jaki sposób będą otrzymywały to wyrównanie tej Nie wiem, jak to będzie, ja przypuszczam, bo to wszystko będzie prawdopodobnie, jak już będzie ustawa, będą akty wykonawcze do tej ustawy i bez wątpienia ZUS, który absolutnie wykazuje się wspaniałą sprawnością, jeżeli chodzi o podołanie wszystkim wypłatom świadczeń, sobie z tym poradzi. Ja myślę, że ponieważ mamy całą dokumentację w ZUS-ie, to przecież oni tam wiedzą, kto ma emeryturę, jaką ma emeryturę, jeżeli pójdzie odpowiednia dotacja budżetowa, bo i tak są przecież dotacje budżetowe do ZUS-u z różnych tytułów, tak, chociażby ze względu na to, że mamy dość szeroki wachlarz tych zaopatrzeniowym systemie świadczeń, to nie będzie żadnego problemu. Ja to widzę podobnie jak przy wszystkich innych świadczeniach typu zaopatrzeniowego, że się po prostu automatycznie wyrówna i te panie, bo tam głównie panie pracują, ale panowie też, doskonale sobie z tym poradzą. Ja myślę, tylko zastanawiam się, czy to będzie na wniosek osoby, która będzie ubiegała się o takie świadczenie, czy też będzie to jak gdyby już automatycznie po sprawdzeniu, jaki jest stan
emeryta danego, prawda, jeżeli chodzi o jego dochody, no i stan rodziny. Ale przecież ZUS ma wszystkie te informacje, bo on prowadzi... Oczywiście tak samo i KRUS. Wszystkie, tak samo KRUS, więc to są dwie, moim zdaniem, wspaniałe instytucje, które w swoim czasie były poddane takiemu czarnemu PR-owi. Na szczęście to się chyba jakoś kończy. I oni sobie na pewno, ci wszyscy ludzie, którzy są tam zatrudnieni, z tym świetnie poradzą. Ja tylko mówię, no nie wiem, czy to będzie na wniosek, czy to będzie z automatu, bo każde z tych rozwiązań wydaje się mieć swoje i zalety, i wady. Ale na pewno te świadczenia będą wypłacane i mówię, cieszę się, bo naprawdę dyskryminowanie osób, które podjęły się bardzo trudnego i bardzo ciężkiego zadania wychowania czwórki dzieci lub większej liczby dzieci, właśnie dyskryminowanie ich finansowo, dla mnie to była dyskryminacja. Dlatego, że człowiek, który ma czwórkę dzieci, jak mówię, nie może robić kariery zawodowej. Poza tym pracodawca też nie jest zainteresowany, żeby zatrudniać osoby, które mają taką dużą rodzinę na utrzymaniu, bo te dzieci często chorują, bo rodzice mają różne inne problemy związane z nimi, więc dlatego te składki też od tych osób były niewielkie. No tak, ale niewielkie. Pani profesor, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że obecnie w kraju jest 65 tysięcy matek, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mają prawa do świadczeń z ZUS-u albo i KRUS-u, no ale także kolejne niespełna 21 tysięcy takich matek już pobierających emeryturę, lecz w kwocie niższej niż minimalna. To także jest spory odsetek, 21 tysięcy. To jest bardzo mało, zastanówmy się. Mamy 7 milionów świadczeniobiorców, prawda, bo tam są renty i emerytury. No około 7 milionów, trochę powyżej chyba w tej chwili. I co, 100 tysięcy osób dostanie świadczenia prawie 100 tysięcy. No to co to jest? Jak to jest zero statystyczne. Natomiast z punktu widzenia polityki społecznej, odbioru społecznego, a także indywidualnych losów tych właśnie osób, no to jest, mówię, rozwiązanie w bardzo dobrym kierunku i gdyby tylko budżet pozwolił na to, gdyby sytuacja budżetowa pozwoliła, no na pewno nie w tym roku, na pewno nie w przyszłym, ale jakiejś dalszej przyszłości, to należałoby moim zdaniem rozważyć wyrównanie tych świadczeń do przynajmniej średniej krajowej, bo wychowanie czwórki dzieci, no weźmy sobie pod uwagę na przykład wynagrodzenia chociażby przedszkolanek czy nauczycieli. Wychowanie czwórki dzieci to jest naprawdę ogromnie trudna praca. Ciężka, trudna praca i często niedoceniana. Także tutaj bardzo się cieszę, że Ministerstwo Rodziny podjęło taką inicjatywę i mam nadzieję, że w przyszłości, jak mówię, te świadczenia będą tylko rosły, nie na skutek waloryzacji, ale również na skutek właśnie docenienia roli rodzicielskiej w procesie wychowania i edukacji dzieci. Pani profesor, ale wydatki na cele społeczne, cele socjalne zajmują obszerną pozycję w budżecie, tegorocznym budżecie, nad którym od 10 pracuje Sejm. Pani profesor, mamy program 500+, mamy program Wyprawkę+, mamy program budowy dróg i mostów. No, także czekamy na efekty programu Mieszkanie Plus, które cały czas są wdrażane. No niemniej jednak, proszę mi powiedzieć, czy budżet tegoroczny, oprócz tych matczynych emerytur, udźwignie te wszystkie założenia polityki społecznej? Oczywiście, że udźwignie, bo tutaj mamy kilka obszarów. Jeżeli chodzi o wydatki na politykę społeczną, to są głównie poza utrzymaniem administracji publicznej, to są głównie właśnie wydatki na cele społeczne. Ja uważam, że lepiej jest wydawać w ten sposób pieniądze, niż potem mieć rozrastający się obszar nędzy i ponieważ żyjemy w Europie i nie ma u nas takiego zwyczaju, żeby wywozić ludzi starych do lasu, tylko muszą mieć jakieś świadczenia, żeby żyć godnie. W związku z tym mamy gigantyczne obciążenie kosztami pomocy społecznej. To jest bardzo złe rozwiązanie, bo ono poniża, stygmatyzuje i tak dalej. W związku z tym, jeżeli są wprowadzane takie programy, które nie stygmatyzują, przywracają rodzinom ich prawa i ludziom dają poczucie wysokiej godności, bo to jest świadczenie, jest roszczenie, prawda? To mu się należy, to nie jest żadna łaska, to właśnie finanse państwa są między innymi po to, żeby właśnie realizować programy społeczne. Czyli a te duże inwestycje, to one nie są takie znowu bardzo kosztowne, nie są tak dużym obciążeniem, bo tutaj mamy gigantyczne wsparcie ze środków unijnych. To jest duży odsetek, bo to jest kilkadziesiąt procent tam różnie, w zależności od tego, jaka to jest inwestycja, ale przeciętnie około 40% mamy finansowanie tych inwestycji tylko z naszych środków, a obciążenie dla samego budżetu
państwa, nie tego budżetu unijnego, bo dla sektora finansów będzie nieco wyższe. Nie jest duże. Wydatki majątkowe tak zwane w budżecie państwa od wielu, wielu lat, chyba od początku transformacji systemowej, wahają się w granicach od 4 do 6%. Więc naprawdę to nie jest takie duże obciążenie. I jest traktowane jako inwestycja? Jest to inwestycja i oczywiście, że jeśli wybudujemy drogę, to przy okazji po pierwsze zarobią firmy, które to budują, pod warunkiem, że będą terminowo rozliczane, ale potem przy takiej drodze zaczynają się tworzyć osiedla mieszkaniowe, zaczynają się tworzyć, bo komunikacja jest bardzo ważna, prawda, łączność komunikacja, zaczynają powstawać zakłady pracy, wszyscy ci beneficjenci tej infrastruktury, nowo tworzonej infrastruktury też stają się podatnikami, płatnikami składek, jednym słowem cały czas nakręca się ta machina prorozwojowa. Polski wzrost gospodarczy w ostatnich latach, ten nasz sukces, ten cud gospodarczy, o którym mówimy, to jest właśnie efekt tych społecznych programów i głównie konsumpcji. Jeżeli będziemy ograniczali konsumpcję, to po prostu będziemy dławili gospodarkę. Także z tego punktu widzenia ja nie